I can't tell you how pleased I am with you, Mr. Garrett. I simply can't find the words, but perhaps Victoria can help me in that regard. She has such a way with them. Yes, we are both so very pleased. Victoria? Even though the eye is defective. What? Victoria is quite right, Mr. Garrett. I don't mean to sound ungrateful, but this eye is completely blind. It's a rock. It's what you asked for. Am I going to get paid or not? Of course. Victoria, are you prepared to give Mr. Garrett his compensation? Bow to the woodsy lord and offer up your flesh eyes so that his eye of stone may see, man fool. Bids ye then the spruces to sing her hymn and anthems, and the woodsy lord binders them fleshes to stone. Did you think those ancient phrases were mere words, man fool? Look at me! I am the woodsy lord, the trickster of legend. If you be thirsty, flesh thing, drink of me. If you be hungry, then feed, for I am the honeymaker and the jacksberry. He am the leaf that feeders on the fleshed ones, thems that calls themselves builders and wielded up a hammers against him. My poor Mr. Garrett, you will not live to see the sprawling glory of it. Your sacrifice is not yet complete. Mine lilacs and mine thistleblades must feed, and I? Stand ye then in the greens and festive maw, and speed ye of his judgments upon the weeps and writhing manfolds. Stone rolling downhill. Now you must aim this remarkable momentum. It is past time for the balance to shift. They come. What? Wait! The trickster will not forgive you for doing what he could not. Nor, I trust, will you forgive us. Keepers. Looks like I better get moving, or whatever those things are will waste a perfectly good rescue. Legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach Złodziej. A ze mną dzisiaj są czatełki. Jakoś gdzieś tutaj, w tym miejscu, macham wam myszką. Słuchajcie, dla tych, którzy nie pamiętają, Keepers to są ci kolesie, którzy przygarnęli Garretta, kiedy był dzieckiem i zauważyli w nim ogromny potencjał, że on potrafi tak się poruszać niezauważony. Keepersi to są goście, którzy, że tak ujmę, pilnują równowagi, o, i robią to z ukrycia. I oni szkolili Garretta, żeby Garrett też tak z ukrycia wszystkich podglądowywał. Niestety Garrett stwierdził, że ma lepsze zastosowanie do bycia niezauważalnym i w ten oto sposób wplątał się w różne tutaj historie i problemy. I ci kolesie, którzy przyszli i go uratowali, to byli Keepersi. Uratowali go głównie dlatego, i ja to wiem dlatego, że doczytałam, bo to wychodzi w kolejnych częściach Tifa, że w Garrecie jest widziany tam ogromny potencjał i wszyscy uważają, że on jest słodkim przekoksem i należy go niańczyć. Zresztą tutaj też Raf ostatnio podpowiadał na live, jak to wszystko wyglądało. Także dla tych, którzy zdążyli zapomnieć fabułę przez te kilka lat, kiedy gramy w Tifa,
krótka historia na temat tego, kim byli ci kolesie i dlaczego go wyjęli z tych kwiatków. To byli Kipersi i uratowali Gareta dlatego, że wyrocznia i że Garet super. Tak mniej więcej. Nie do końca rozumiem, dlaczego oni go tak tylko kawałek wyjęli i zostawili tam na pastwę losu. Być może stwierdzili, że w ten sposób Garet wyciągnie jakieś wnioski. Zważywszy na to, że Tifa jest jeszcze trzy części, to nie, Garet nie wyciągnie żadnych wniosków. Tak, wiecie, spoiler alert. Dobrze, lecimy dalej. Ponieważ zostaliśmy ogołoceni z wszystkiego, włącznie z kawałkiem naszego ciała, mamy tylko miecz Konstantyna i w sumie jestem zdziwiona, że nam go zostawił. No ale może nie liczył na to, że... Znaczy nie liczył, nie spodziewał się tego, że przeżyjemy, więc tutaj żadnych zakupów. Zaczynamy misję. I nie wiedzieć czemu, ja cały czas byłam przekonana o tym, że po wydłubaniu oka część naszego ekranu jest zacieniona. Być może to jest teraz kwestia tego, że mam wygrane jakieś teksturpaki i tak dalej, przez co gra wygląda trochę inaczej i gdzieś ktoś zapomniał o tym zacienieniu. Ewentualnie najzwyczajniej w świecie jest to jakiś błąd w Matrixie i mój mózg inaczej pamięta niż było naprawdę. Także no, tu nam wydłubali oko, mamy miecz, 5 HP-ków na krzyż, nie wiem gdzie są te kwiatki, które nas tu prawie zjadły, ale to jakoś nieszczególnie za nimi tęsknię. I mamy strzałę gazową. Na pewno się przyda. Tutaj nam... O, proszę. Granat błyskowy sprezentowano. Strzały, pałeczkę. Są hajsy. Myślę, że te hajsy najbardziej mi się przydadzą w sytuacji, w której jestem. Dobrze. Tak w ogóle to jesteśmy w domu Konstantina. I tutaj będą się działy różne dziwne rzeczy, bo dopóki byliśmy u niego w domu, gdzie był tylko jako szalony wynalazca, no to jeszcze było tu w miarę przyjemnie. Teraz jeszcze okazał nam się jako szachraj i władca natury, więc, że tak powiem, natura będzie nas ruchać. Tak jak to natura ma w zwyczaju. Mała, zielona i rucha. Dobrze, idziemy. Tu trzeba być potwornie ostrożnym i nastawić się na ogromne ilości walki. Dlatego najlepiej w ogóle czołgać się po podłodze, nie oddychać, nie kaszleć i mieć oczy dookoła głowy. To są jedyne rozwiązania na ten poziom, które znam. Będzie też bardzo dużo kitrania się w cieniu, a to dlatego, żeby tutaj przeżyć, naprawdę trzeba być cierpliwym. No i proszę, i tu mamy kobietę. Kobietę modliszkę i jakąś małpę z mieczem. I tak na dzień dobry, 3 mopki. Żeby nie było nam zbyt dobrze. Całe szczęście oni tutaj sobie jakoś krążą. I możemy się podleczyć, uwaga, uwaga, bakłażanem. Pysznie. No, więc strażnicy. Ja ich spróbuję strzałą gazową potraktować, dlatego że są ładnie pozbierani w miejscu wszyscy naraz, więc ja to zrobię tak. Chyba ten trzeci nie oberwał, niestety. No, nie oberwał. O, ale za to ja oberwę. Oni naprawdę mają mnie na pół klapsa, słuchajcie. Sam curse you. Słuchajcie, nie mam nic do Wardęgi, ale z jakiegoś powodu ta małpa mi się z nim kojarzy. On jeszcze coś nagrywa w ogóle na YouTube? Prawdę mówiąc, nie wiem. Gdzie uciekasz? O nie, on teraz wszystkich zawoła. Wracaj tu. Wracaj tu, małpo jedna paskudna. Już. A, to było lepsze niż nawet przewidziałam, słuchajcie. Strzała mchowa. Przyda się, bo tutaj jest dużo kamienia, dużo skakania i mobów, których nie chcemy jakoś szczególnie przytulać.
Tak, strzała gazowa weszła jak złoto. Słuchajcie, ja myślę, że to jest wszystko spowodowane tym, że jestem królową patronusów, także... O nie, już tam ktoś łazi. Nie wiem, jak zdjąć to. Podejrzewam, że może jakąś strzałą linową i tutaj się wspiąć i to pozbierać, natomiast na chwilę obecną nie mam strzały linowej chyba. Miecz, pałka, strzała wodna, ogniowa, mchowa. A jest linowa, popatrzcie, nawet dwie sztuki. Nawet nie wiem, kiedy podniosłam. To jest poziom, na którym nic nie może się zmarnować, słuchajcie. Dosięgnę, czy nie dosięgnę? Jest kolejna gazowa i trochę sprzętu. Okej. Okay. Uwaga, uwaga, skaczemy. Może niekoniecznie w ten sposób. Gareth. Bądźmy poważni. Doskoczy? Prawie. To inaczej to rozwiążę. Po prostu przebiję tę strzałę w inne miejsce, tylko... Nie spać na twarz, bardzo jakoś. Dobrze. I pyk. I stąd powinno mi być łatwiej. Araxiel, a ja cię zapraszam do mnie na kanał na YouTube i tam się dowiesz, czy grałam w Vampira Maskaradę. Ale ze mnie zdolna bestia. Dobrze, bierzemy to wszystko. To wszystko naprawdę się przyda. Potionek, tak! Super. Nawet nie pamiętałam o tym, że tu takie fanty były. Dobra, a teraz tak. Boję się, że połamię nogi. No, prawie mi to wyszło. A jeszcze tam jest jakiś pokój. Dobra. Strzała linowa idzie ze mną. Jest bardzo pożyteczna. Dobrze, czyli tak. Tam nie ma sensu wchodzić. Tu będziemy się przebijać. I jeszcze tam jest coś do zwiedzenia. Hopsia. Nie, 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 nie. O, a ja bym tu chciała tak przeskoczyć troszkę. Halo. Nie da się? Teraz zobaczymy wszystko. Też pewnie się nie da, no, wpadnę tutaj w dziurę jak nic. A, jednak. Okej. Okay. Jeszcze więcej fantów. O, strzały wodne tutaj będą bardzo pomocne. Okej. Okay. Tam jest ich więcej. Dobra. To ja bym jeszcze tak chciała, bo jak tutaj się spierniczę na twarz... A nie, to jest to miejsce, o to. Dobra. Tylko zabiorę swoją strzałę. Warunkiem, że mnie lina nie pokona. Całe szczęście to nie jest drabina, bo byłoby naprawdę niebezpiecznie. I tutaj jeszcze mi coś zostało. Dobra. Ci niech sobie lulają, rozejrzę się po raz ostatni i ruszam do przodu, pod warunkiem, że mój tłusty tyłek się zmieści. Hej. O, jeszcze jedna mchowa. I bakłażanik. I wodna. Dobra. To teraz tak, w którą stronę? Bo mamy w czym wybierać. Przyleźliśmy stąd. Tam na pewno będą moby. Ktoś idzie? Nie, niekoniecznie. Nawet jeśli zgaszę tę pochodnię tutaj, to może się okazać, że grzybek mnie zdradzi. Zdradziecki złowieszczy grzybek. A i tam już coś łazi. Dobra, to je tak delikutaśnie. Zobaczę, co tu jest. Tu jest jedna małpa, tam jest druga małpa.
To ja najpierw tą małpę tam spacyfikuję, tylko wyłączę sobie światło. Jak trafię? Trafię. Dobra. Spróbuję najpierw pałką, chociaż wydaje mi się, że je trzeba zabijać. Przecież mnie widać jak na dłoni. A! Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Czy on mnie będzie gonił tutaj? No to. Jesteśmy w odwłoku. W takim razie trzeba wyciągnąć miecz i walczyć. On guard! Małpo paskudna. A, patrzajcie, jak mnie chciał tu zajść. Au. Co za po prostu wstrętne stworzenie, gin. Niestety sprzedał mi klapsa. Ale może jeszcze znajdę jakiegoś bakłażana. Albo następnym razem będę ostrożniejsza. I mnie nic tu nie będzie mordować tak bardzo. Dobrze, zobaczymy, czego ta małpa tam pilnowała tak dzielnie. Kolejnego zdradzieckiego grzyba. Kilka strzał. W sumie tymi... O nie. Czy oni próbują mnie wytropić? Jeszcze snifują. To ja ich gazową. O nie, oni tu idą. O, 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 tu, tu, tu. Mnie tu nie ma. Nigdy mnie tu nie było. Bakłażan. O, rety. Garrett, pochłaniacz bakłażanów. Dobra, tutaj coś jeszcze jest. I tutaj jest... O nie. O nie, o nie, o nie. No, halo! No przecież... Proszę mnie nie bić. Przecież byłam miła. No może nie tak miła, jak powinnam być, ale mimo wszystko byłam miła. Ale zaraz, bo w takim razie da się tam podejść od drugiej strony jakoś. Ja ten bakłażan tam znajdę. To było gdzieś tam. O, jeszcze tu jest jakaś dziurka. Dobra. Stąd przylazłam. Tam na górze byłam, ale tu mnie nie było. Zresztą jak uciekałam, to tam były strzały. To nie tu. O, ty mam jakąś mapę? Mam mapę! Tylko jestem w miejscu, które nazywa się recepta. Dobra, ja tutaj uciekałam i znalazłam te strzały, tak. Wszystko moje, poproszę. Teraz pasuje pokarać tych wszystkich tam niedobrych, co mnie ganiali. Okej, tu jest jeszcze jakaś strzała. Pająka słyszę? Halo, pająk. Aha, no dobra. Czyli to nie tutaj, może tam na dole był. Jest pająk, ale skurczybyk. Chodź tu, tłusty pająku. Jak się rzucił na mnie. Gin! Gin! Nie na twarz! Co za menda? Że mnie zeżre? Zły pajączek, brzydki pajączek. Jeszcze się broni od nóżami.
Fuj. Nie mam arachnofobii, ale fuj. Ciekawe, czy jak go zabijałam, to mu też tak chrupnęło chitynowym pancerzykiem. Stąd przylazłam. Tu mnie nie było. A, zdecydowanie mnie nie było. Okej. Okay. Nie tutaj chciałam iść. Zakręcona dzisiaj jestem. I pochodzę w jakiejś flakolandii. Pająk, suń tyłek. Okej. Ktoś tu łazi. I ćwierka. Czy ja mam ostre strzały? Całe 20. Słuchajcie, zrobimy Robin Hood. No jest smutna. Pewnie szuka samca, żeby móc go zeżreć. O nie, tu jest jeszcze ta żaba wybuchająca, niedobra. No i dobrze, że w nią trafiłam. Proszę na mnie nie żygać. O nie, pomimo tego, że się wycofałam, to mnie dosięgnęło. To nie, to czekajcie. Trzeba inaczej to zrobić. Przede wszystkim najpierw trzeba zabić to. O to. Pod warunkiem, że dostrzelę. Tak, dobrze widzieliście, to wybuchło. Okej. Okay. Teraz się pozbędę tego. O nie, jeszcze jedno. Nie, 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 nie. Ach, zawał. Nie, 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 proszę mnie to zabrać z twarzy. Nie, 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 nie. Tego martwego płoda trzeba ukarać. Proszę na mnie nie żygać. Ja się mogę jeszcze przydać. Te muchy zadają obrażenia, trzeba poczekać. No dobrze. Albo i niedobrze. Aj, dosięgnęły mnie. Ja już zapisałam tak w ostatniej chwili, więc kupa. Trzeba jeszcze wytrzymywać. Gin! Gin, to obrzydliwe stworzenie! Pająk cię uratował. Ja cię dorwę. Wracaj tu. Wracaj tu. Nie ma ucieczki. Odrażające. I wróciłam. Gdzieś tu powinna być ta strzała, co ją tak posłałam w kosmos. Oj, zmarnowała się, niedobrze.
Szkoda troszeczkę. Okej, pasuje tam wejść. Może skakaniem dam radę. Jednak strzała linowa. Chyba strzała linowa. No dobra. No prawie. Może dam radę jakoś. Teraz nie mogę tam wciągnąć swojego tyłka. Nie wierzę. No, Gareth, dźwigaj dupsko. Co my tu mamy? Książka! A mówiłam, że już nie będzie tyle czytania. Ostre strzały, bardzo dobrze. Milion hajsu. Konstantynowi tak się to już nie przyda. Granaty błyskowe. Dobrze, że jest milion sprzętu. Nie wiem, na cholerę mi ta skała, ale niech będzie. Uwaga, uwaga! Czytamy. Jakie tu ktoś miał przemyślenia? Rysowawszy wizerunek gwiazdy, oznaczywszy kompasy, oko wskazywawszy wyznaczone linie mocy, oznaczawszy kompas rozrodu, kompas liścia, kompas burzy, kompas płomienia, kompas pływu, kompas głazu, kompas ciemności, środek obciążywszy okiem, nakarmiwszy krwią człeka, a ujrzywszy kompasy i krwawą ścieżkę ku prawdziwemu światu, każdy kompas wiódłszy żywioły dalej, wypełniawszy oko barwami paszczo serca chaosu i podążawszy za okiem z powrotem do człowieczego świata, spoiwszy obrazy z oka, co by przyszły świat ujrzawszy, któregoć obraz malowany, bywszy przez zew krwisty, kompasy wybarwione, chaos nasycony. O, bogowie, chrońcie nas przed takimi wypocinami i wynurzeniami. Czy coś tu ciekawego jeszcze? Znajdowawszy, grzybawszy? No dobra, przy odrobinie szczęścia się nie zabije. O, nie wezmę mojej strzały. Tak, zabije się. Idealnie. I teraz nie pamiętam, kiedy sejwowałam, więc będzie przykro. Dawno temu sejwowałam. Nie pokonały mnie modliszki, żygające muchami, pająki oraz małe wybuchające płody. Pokonała mnie lina. I książka. To ja bardzo chętnie wyżyję się tutaj na tej modliszce jeszcze raz. Gin, gin, gin! Za te wszystkie ujrzywawszy, wykonawszy, wyżygawszy, gin! Oh, lepiej mi. Lepiej. I tym optymistycznym, agresywnym akcentem będziemy się dzisiaj żegnać z Steve'em. YouTube pamiętają, że raz lama, zawsze lama. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Steve'a. Ze mną były czatełki. Trzymajcie się i cześć! Spałem tak dużo, kiedy to pisałem. O bogowie, mam nadzieję, że to jest pierwsza i ostatnia książka Szachraja i już nie będę musiała czytałszy, gównałszy, chaosałszy. Po prostu... Kto to pisał? Kto?